Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę przedstawić Ci 15 sposobów na to, jak uczyć się szybko, efektywnie, bez stresu i zmęczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie to są sposoby, zapraszam Cię do oglądnięcia tego filmu. Zaczynajmy więc! Przygotowałem dla Ciebie zestaw takich 15 porad, które są między innymi właśnie efektem mojego doświadczenia życiowego, bo sam dobrze sobie całkiem radziłem w tej tradycyjnej edukacji. W podstawówce zawsze tam było świadectwo z paskiem, nawet bardzo dobre wyniki w nauce. W liceum już, i to całkiem dobrym w Krakowie, miałem drugą najwyższą średnią z całego liceum, więc też to dobrze szło. Na studiach stypendium, oczywiście nie do końca, bo później sprawę już olałem tam gdzieś na trzecim roku. Natomiast wiedziałem, jak się odnaleźć w tym. I niekoniecznie to było właśnie za sprawą tego, że ja się dużo uczyłem, bo w sumie uczyłem się mało, ale wydaje mi się, że bardzo szybko nauczyłem się tego, jak się uczyć efektywnie. Czyli po prostu poznałem pewne sposoby, jak mieć dobre oceny, jak skupić się na rzeczach, które są dla mnie ważne i mnie interesują, i wtedy fajnie się ich uczyć. Natomiast tych rzeczy, które mnie nie interesują, jak po prostu je jakoś zaliczyć i jeszcze dostać dobrą ocenę. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy film właśnie pomoże Ci w nauce, niezależnie od tego, czy jesteś w podstawówce, w liceum, na studiach, w technikum, w zawodówie, czy robisz doktorat, czy jakąś inną jeszcze formę kształcenia. Nawet jak jesteś dorosłym człowiekiem i po prostu chcesz się nauczyć jakiejś umiejętności, to też myślę, że bardzo dużo z tych metod właśnie Ci pomoże. Też one, część z nich można odnieść spokojnie do pracy i do właśnie efektywnego pracowania, wykonywania pewnych zadań. Więc zacznijmy po kolei. Punkt pierwszy. Ustal cel nauki na samym początku. To jest bardzo ważne. Ja zawsze starałem się bardzo dobrze dowiedzieć, czego trzeba się nauczyć, bo dla mnie byłoby totalnym marnotrawstwem czasu i głupotą, żebym ja siedział na przykład przez parę dni, uczył się czegoś i później się okazało, że to nie jest to, że coś zupełnie jest innego, więc starałem się zawsze bardzo uważnie słuchać, kiedy nauczyciel czy tam jakiś wykładowca mówił właśnie, z czego będzie jakiś sprawdzian, klasówka, kolokwium czy egzamin, żeby wiedzieć po prostu, co jest moim celem, czego ja mam się nauczyć. Również tutaj starałem się zawsze dowiedzieć, czy może były jakieś egzaminy wcześniej podobne, poznać po prostu, jak to będzie wyglądać, w jakiej to będzie formie, żebym ja miał cel i wiedział, czego się chcę nauczyć. I również tutaj powinieneś ustalić nie tylko znać dobrze cele, które po co się w ogóle czegoś uczysz, ale również ustalić sobie samodzielnie swoje cele, a jeśli materiał jest bardzo duży, to jakieś cele cząstkowe. To jest bardzo ważne na początku samym, żeby po prostu nie marnować bezsensownie czasu i też dać jasny sygnał Twojemu umysłowi, co on ma zrobić, czego od niego oczekujesz. Punkt drugi, musisz sobie zapewnić wygodne biurko i fotel. Ja dopiero po wielu, wielu latach tak naprawdę doszedłem i dojrzałem do tego, żeby kupić sobie porządne rzeczy. Wcale zresztą nie muszą dużo kosztować. Biurko, które mam tutaj w Tajlandii, ono normalnie kosztowało tam prawie 15 tysięcy, a kupiłem je w promocji za 5 czy 6, bo akurat była taka promocja. Fotel tak samo, kosztuje prawie 5 tysięcy ten, który mam, Hug M, bardzo fajny akurat ten model. Mi się udało go kupić tam za 1500 czy 1700 zł, bo też była po prostu jakaś wyprzedaż, więc wcale to nie musi być drogie, ale warto zainwestować w dobry sprzęt. Ja dużo w życiu pracowałem przy komputerze. W sumie ucząc się, to ja nie pamiętam, żebym się uczył za bardzo przy biurku. Przeważnie zawsze gdzieś tam leżałem i tak dalej, na łóżku, na sofie, czy gdzieś na kanapie. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem już coś robić przy komputerze, no to dużo wygodniej mi było przy biurku. I przez to, że miałem złe fotele, później miałem problemy z kręgosłupem, z dolnym odcinkiem kręgosłupa. No człowiek, jeśli dużo siedzi właśnie i ma niedobrze dopasowany fotel, niedobrze dopasowane biurko, to niestety, no to się już, i to może się zacząć, ja już miałem te problemy w wieku 20 paru lat. Dzisiaj, no oprócz jakichś kontuzji od sportów, które się mogą zdarzać w związku z kręgosłupem i z moimi przygotowaniami do Ironmana się zdarzyły, no to ten kręgosłup już jest w fantastycznym stanie właśnie dzięki temu, że mam po prostu bardzo dobry fotel, bardzo dobre biurko, bardzo dobrą pozycję, mogę nawet siedzieć 10 godzin z jakimiś tam przerwami, wiadomo, ale spokojnie i nie jestem zmęczony, mój organizm czuje się fantastycznie. Kolejna rzecz, trzecia, to jest usuń rzeczy, które Cię rozpraszają, czyli usuń wszelkiego rodzaju jakieś dystraktory, które dookoła są Ciebie i rozpraszają Twoją uwagę. Przede wszystkim wywal komputer w ogóle wtedy, jak się uczysz, albo jak potrzebujesz komputera, to wyłącz internet, a jak już potrzebujesz jakichś tam źródeł z internetu, to nie łaź w tym czasie na Facebookach i tak dalej, wyłącz na telefonie jakieś powiadomienia, żeby co chwilę Cię jakieś pierdoły, że ktoś Ci wrzucił lajka, nie przeszkadzały Ci w nauce, poinformuj też innych współlokatorów czy członków rodziny właśnie, że będziesz się teraz uczył i żeby Ci nie przeszkadzano, zobaczysz, że to dużo Ci pomoże i przede wszystkim nauczy Cię troszkę bardziej koncentracji, a ułatwi Ci na pewno właśnie tą koncentrację. Punkt czwarty, pij wodę. Pij wodę. Ja zawsze mam przy sobie wodę, jak nagrywam dla Was teraz film.
jak prowadzę dla Was webinary, to też po prostu zawsze mam parę butelek wody gdzieś rozłożonych po swoim właśnie tutaj, czy domowym biurze, na siłowni to samo, czy w jakichś innych miejscach. Wodę należy pić cały czas. Przede wszystkim no, jest potrzebna, żeby poprawnie funkcjonował Twój organizm. Jak się będziesz odwadniać, a bardzo szybko można się odwodnić, wbrew pozorom, to no, będziesz po prostu nie wiedzieć, czemu właśnie mieć problemy z koncentracją, będziesz się szybko męczyć, będziesz mieć no, takie uczucie po prostu zmęczenia i Twój organizm nie będzie pracował na maksa swoich obrotów tak, jakby mógł pracować komfortowo. Więc warto zawsze mieć po prostu butlę wody, pić sobie, popijać tą wodę, nie naraz wypić 1,5 litra, tylko po prostu popijać cały dzień właśnie, żebyś ten organizm na bieżąco nawadniał. Punkt piąty, zgromadź odpowiednie materiały wcześniej. Żeby nie było tak, że siądziesz, przygotujesz sobie wszystko, zarezerwujesz czas jakiś też na właśnie na jakąś naukę czy pracę nad jakimś projektem, a w tym momencie okaże się, że brakuje Ci jakiejś książki i musisz gdzieś jechać do biblioteki albo czekać, aż przyjdzie z internetu za 3 dni, jak ją gdzieś zamówisz, czy za 2 dni. Więc na początku zgromadź sobie, sprawdź wszystkie materiały, żebyś wszystko miał pod ręką, żeby już nic Cię nie rozpraszało właśnie, żebyś nie musiał gdzieś tam latać i czegoś, żeby Ci nie brakowało. Kolejna rzecz, poszukaj różnego rodzaju ułatwień. Różnego rodzaju ułatwień. Są takie ułatwienia, które są całkowicie legalne, ale potrafią bardzo ułatwić. Ja na przykład no, stosowałem to nagminnie w liceum czy na studiach, że szukałem po prostu starszych roczników i pytałem ich właśnie o to, czy mieliście wykłady z tym i tym gościem, nie? I jakie on tam egzaminy prowadził. No i często nawet krążą wśród studentów, jak się pozna parę takich dobrze rozkminionych osób ze starszych lat, to oni już będą mieć gotowe na przykład z ostatnich 5 lat egzaminy i się okaże, że 3 egzaminy powtarzają się w kółko co semestr. No i wtedy wiadomo, musisz się nauczyć na przykład 9 pytań i całej reszty nie musisz. I tak dostaniesz 5. Więc warto właśnie szukać takich ułatwień. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych porad, jakie mogę w ogóle Ci dać gdzieś tam w edukacji. Żeby wiedzieć od starszych lat właśnie czego się spodziewać, żeby wiedzieć, który wykładowca jest ostry, przy którym można, że wszyscy będą na sali i tak gadać i się wymieniać, który na przykład, a byli tacy, co ja uważam za fajną rzecz akurat, bo kto chce, to się nauczy, kto nie chce, to nie będzie miał jakiegoś ciśnienia i specjalnego powodu, że po prostu był test na egzaminie, test z 4 pytaniami, każde miało po 3 odpowiedzi i jedna była tylko poprawna. Więc po 10 minutach już po całej sali wykładowej chodziły po prostu ABAC. Wszyscy mieli to samo dokładnie. Tam wykładowca poprawił te w 15 minut wszystkie egzaminy, mieliśmy oceny i tak dalej. Więc warto się też dowiedzieć, bo na przykład ktoś by mógł siedzieć nocami, kuć, ryć na ten wykład, podczas gdy nie trzeba tego robić. I tak rzeczy, które Ty wkujesz po prostu siedząc, nie wiem, wypijając 5 kaw, 10 Red Bulli, czy jeszcze inne tam rzeczy ludzie stosują, jakieś kreski wciągają i tak dalej, niektórzy hardkorowcy, i siedzieć tak parę dni, uczyć się do jakiegoś przedmiotu, który się okazuje, że jest banalny, niełatwy do zaliczenia i wystarczy mieć trochę po prostu wiedzy wcześniej, nie? A który i tak tego nie zapamiętasz, no. I tak za tydzień cię ktoś zapyta i nic z tego nie będziesz wiedział. No taka nauka nie jest zupełnie, no, nie jest efektywna i przede wszystkim nie sprawia, że na długi termin coś zapamiętasz. Tylko się niepotrzebnie wyniszczysz swój organizm, zmarnujesz czas, zestresujesz się i nic z tego nie będzie, więc warto szukać różnych ułatwień. Punkt siódmy, rób sobie przerwy na ruch. Przerwy na ruch, na przykład co 30 minut ustaw sobie przypomnienie, czy nawet jakiś taki minutnik, jak jest do gotowania jajek. Widziałem na jednym z kanałów na YouTubie właśnie pan BNT używa czegoś takiego, fajna bardzo metoda. I albo samodzielnie możesz to po prostu robić, co jakiś czas się przejść. Ja na przykład lubię się przejść, jak piszę tam z doktoratu jakieś eseje, to lubię się przejść gdzieś tam po ogrodzie i tak dalej, zrobić sobie co 20 minut, co 30 minut taką rundę. Bardzo Ci to poprawi właśnie, żeby Twój organizm lepiej funkcjonował. To jest takie po prostu, no, siedzisz, jesteś w stagnacji cały czas, nie ma to korzystnego wpływu na Twoje krążenie, na układ limfatyczny, na również Twoje kości, na cały w ogóle system nerwowy, więc jak się tak poruszasz chwilę, zrobisz sobie nawet 3 minuty po prostu przerwy, gdzieś tam zobaczysz, jak Ci to zwiększy koncentrację i efektywność właśnie Twojej nauki. Kolejna rzecz, punkt 8, wyłącz telefon i komputer. To już powiedziałem na samym początku, ale powtarzam to jeszcze raz, bo to jest no, w dzisiejszych czasach nagminne. Jak ja byłem mały i chodziłem do podstawówy, to nawet nie było jeszcze komputerów, mało kto, nie, w podstawówie to może pod koniec gdzieś tam, w 7-8 klasie ludzie mieli, ale wcześniej, no ja nie miałem żadnego komputera, a jak był później, to jakaś Amiga w salonie leżała i raczej nie rozpraszała mnie tam w moim pokoju, jak się uczyłem. Więc postaraj się okiełznać te urządzenia, żeby one przestały rządzić Twoim życiem. W dzisiejszych czasach ja naprawdę idę na siłownię i widzę, połowa osób w ogóle siedzi na telefonach zamiast ćwiczyć. Co to ma być? Co to ma być? Albo ludzie na wykładach właśnie gdzieś tam siedzą, czy idą nawet do kina i siedzą na telefonie, co już jest absurdem, no.
Iść do kina i siedzieć na telefonie, no. Come on. Albo nie wiem, idą na plażę, idą do Parku Narodowego i cały czas wlepieni w ten telefon. Jakby coś tam było ważnego. A co tam jest ważnego? Lajki, ludzie, którzy bez jakichś tam głębszych znajomości coś tam gadają, możesz coś tam skomentować, pokłócić się z ludźmi, których nie znasz na internecie i więcej ich nie poznasz nigdy, próbując ich przekonać do swoich racji zupełnie bez sensu. Postaraj się, żeby po prostu ten komputer i telefon nie zniszczyły twojego życia, a mogą zniszczyć. Kiedy będziesz właśnie uzależniony od internetu, od różnych portali społecznościowych, które są przygotowane w ten sposób, żebyś na nich spędzał jak najwięcej czasu. Więc one są tak zrobione, żebyś ty uzależniał się od nich jak od heroiny. I jeśli przydarzy ci się coś takiego, to naprawdę będziesz mieć po prostu bardzo, bardzo ubogie życie. Będziesz siedzieć po prostu wlepiony w ten monitor, a nie poznasz w ogóle świata, nie poznasz tego, co to znaczy tak naprawdę żyć. Więc jeszcze raz tutaj powtarzam właśnie, pozbądź się tego, skup się na tym, co masz zrobić, skup się na swoich zadaniach, na twoich celach, które chcesz spełnić i żeby nie rozpraszały cię właśnie jakieś urządzenia elektroniczne. Punkt 9. Nie czytaj całości, jak masz na przykład jakąś książkę do przerobienia, tylko szukaj informacji, które są ci potrzebne. Czyli na przykład nie patrz na książkę na zasadzie czytania jej od deski do deski i tak tego nie zapamiętasz. Po co to czytać? Ja rozumiem, jak jest jakaś fantastyczna opowieść, jakieś wiersze, gdzie delektujesz się słowem. Ale jak czytasz jakiś podręcznik, czytasz jakiś poradnik, jakąś książkę, która no, czasem jest napisana, że 90% to jest lanie wody, a 10% są jakieś konkretne informacje, to po prostu szukaj informacji. Zacznij od tego, że przewertuj sobie cały spis treści, żeby wiedzieć, o czym jest ta książka i o czym są wszystkie rozdziały. Następnie przekartkuj ją. Patrząc po prostu tak na każdą kartkę, przekartkuj tę książkę, zobacz, żeby twój umysł przyzwyczaił się do tego, gdzie coś jest. Następnie szukaj informacji, które ci są potrzebne i wtedy na nich się skupiaj już. Wypisuj sobie, bo to jest właśnie punkt 10. Notuj tylko te najważniejsze rzeczy, czyli nie rób notatek, jak niektórzy są nauczeni. Ja też pamiętam w podstawówce, gdzie było, no to teraz lekcja, temat, BBB i pani dyktowała, a dzieci pisały. No to jest nie wiem, jaki sposób nauki, ale naprawdę za coś takiego to się powinno od razu tracić prawo do wykonywania zawodu i iść robić, kopać rowy, jak ktoś jest nauczycielem za takie właśnie dyktowanie. To jest zupełnie bez sensu. Nic się człowiek nie uczy absolutnie. Marnowanie czasu po prostu i swojego, i tych dzieci, które gdzieś tam są w szkole, nie? Więc wiele osób może mieć właśnie, no nigdy się nie nauczyło, jak dobrze się uczyć, więc może mieć tego typu rzeczy, a trzeba się nauczyć właśnie robić odpowiednie notatki. Trzeba się nauczyć robić odpowiednie notatki, czyli tylko to, co najważniejsze. I tak nie spamiętasz innych rzeczy. W ogóle pisanie definicji takich, że no to, to i to, to, to jest to, to, to i to i w słowo uczenie się na pamięć, to też jest głupota. Bardziej staraj się zrozumieć to, czego się uczysz, zrozumieć, zainteresować się tematem. Zainteresować się tematem, czyli po prostu zrozumieć, co tam jest, na czym to wszystko polega i wtedy to będzie naprawdę wiedza, która będzie mieć wartość jakąś w swoim życiu. Kolejna rzecz, punkt 11. Rysuj skojarzenia, naucz się tak zwanych mnemotechnik. Bardzo przydatna rzecz, właśnie kiedy trzeba coś już zapamiętać, jakieś rzeczy, to po prostu staraj się znaleźć jakieś skojarzenia, które z danym słowem czy z danym tematem bardzo mocno się skojarzą emocjonalnie, mogą być zupełnie abstrakcyjne. Zupełnie abstrakcyjne, nie? Natomiast staraj się po prostu, żeby coś było dla ciebie skojarzeniem jednej rzeczy na przykład z drugą. To też jest bardzo pomocne w nauce języków. Właśnie mnemotechniki, żeby nauczyć się, jak one funkcjonują i jak je z powodzeniem stosować, nie? Bo mogą być jakieś słowa, które po prostu przypominają inne słowa i można sobie to zapamiętać. Są też mnemotechniki, które pozwalają na przykład zapamiętać ci 15 różnych słów w kolejności, tak że będziesz mógł równie dobrze od końca je wszystkie pamiętać i to jeszcze tydzień, miesiąc później zrobić to w minutę. Na przykład jak będziesz mieć słowo książka, mi małpa. Pierwsze słowo jest książka, drugie słowo jest małpa. To wyobraź sobie, to ma być emocjonalne. Macie to wkurzać, obrzydzać, ale ma wyzwalać jakieś emocje, nie? Wtedy twój umysł to zapamięta. Czyli na przykład widzisz małpę, która siedzi na książce i robi na nią dwójeczkę, nie? I widzisz tą książkę, widzisz tą małpę. Następnie na przykład grzebień. No to ta małpa tak samo trzesze sobie włosy, siedzi na tej książce i robi dwójeczkę, nie? I trzyma ten grzebień, a później jeszcze rzuca w ciebie tym grzebieniem. Kolejne może, mogłoby być słowo na przykład samochód, nie? Samochód. Czyli co można, jak można połączyć na przykład grzebień z samochodem? I znowu coś abstrakcyjnego. Spróbuj uruchomić swoją kreatywność, jakieś swoje emocje. To czym mógłby być na przykład grzebień i później samochód, nie? To co mógłby robić ten grzebień w samochodzie? To na przykład wyobrażam sobie wtedy samochód z Głupi i Głupszy takiego filmu, który był w formie psa i miał sierść. I jest taki wielki grzebień i ten grzebień zamiata tą sierść, nie? I później samochód. I następne na przykład słowo, jakie mi leci tu jakiś na przykład orzeł, nie?
No i widzę ten samochód i jest wielki orzeł i na przykład orzeł lata i zrobił dwójkę znowu nad... Na ten samochód albo coś innego. I później mamy orła na przykład. I orzeł, z czym dalej może jakieś inne słowo weźmy? Palma na przykład. Palma, nie? To widzisz tego orła i on na przykład wlatuje tak dziobem jak na kreskówkach w tą palmę. Bum! I wbija się po prostu w tą palmę, nie? I zobacz, i ile już jest słów i zobacz, jak łatwo je można powtórzyć. Ja je teraz losowo wymyślałem na poczekaniu, nie? Ale co mieliśmy pierwszego? Książka, małpa, grzebień, samochód, następnie orzeł i palma, nie? Czyli książka, małpa, co dalej było? Książka, małpa, grzebień, samochód, orzeł, palma. Już jest 6 słów, nie? A zobacz, że w drugą stronę też będziesz w stanie, nawet po zobaczeniu tego filmu będziesz w stanie, jak sobie wyobrażałeś to, o czym mówię, będziesz w stanie zapamiętać te słowa. I różne to mogą być rzeczy związane z seksem, związane z jakimiś fizjologicznymi czynnościami, związane z przemocą, związane z jakimś głupotą, związane ze złośliwością, z radością, ze szczęściem, z miłością. Czyli właśnie całe spektrum po prostu emocji wykorzystaj tutaj. Zobaczysz, że zapamiętasz po prostu no tak pewne rzeczy, które normalnie byłyby dla ciebie trudne. Więc tak jak mówię, jest mnóstwo mnemotechnik, można się tego nauczyć. Kolejna rzecz, a i można sobie rysować te rzeczy jeszcze właśnie przy czymś, właśnie na kartce robić takie mapy myśli albo po prostu rysować jakieś obrazki, które będą ci się z czymś kojarzyć. Nasz umysł bardzo dobrze operuje na obrazach i to na pewno będzie bardzo wartościowa rzecz dla ciebie. Kolejna rzecz, punkt 12. Słuchaj na wykładach. Ja już się tego nauczyłem dawno, w liceum siedziałem, w podstawówce zresztą też siedziałem tam gdzieś w drugiej ławce przeważnie, czy w trzeciej, w liceum siedziałem w drugiej ławce, po to, żeby słuchać i po prostu wiedzieć, co się dzieje na lekcji. Bo ja wiedziałem, że i tak czas muszę spędzić w tej szkole, nie? Na studiach już było trochę inaczej, ale na studiach wiedziałem, że i tak będę musiał się tego nauczyć. I tak samo później będziesz musiał się tego nauczyć. Więc ja wiedziałem po prostu, że ja wolę na lekcji posiedzieć, z uwagą posłuchać, nie? Kiedy i tak za bardzo gadać nie można i się bawić i korzystać z życia i wykorzystać ten czas odpowiednio na zrobienie notatek, na zrozumienie czegoś, na zadawanie pytań, na jakąś tam interakcję. I to skutkowało tym, że ja w domu bardzo mało się uczyłem. I pomimo tego, że inne tam dzieciaki, które no daleko w życiu nie zaszły w podstawówce, myślały, że jestem kujonem i tak dalej, to nie wiedziały, że tak naprawdę ja w domu praktycznie nic się nie uczyłem. Po prostu pamiętałem to z lekcji, uważnie słuchałem, a później miałem wolny czas w domu, żeby zajmować się swoimi hobby, swoimi pasjami i cieszyć się życiem, nie? Więc naucz się tego, na studiach też to stosowałem. Jak wiedziałem, że okej, że gdzieś jest właśnie prosty wykład i na koniec będzie test z 4 odpowiedziami jednokrotnego wyboru, no to wiadomo, że nie chodziłem, nie? Bo czasu nie było, trzeba było prowadzić firmę, która organizowała imprezy. Jedna z moich firm w czasie studiów właśnie, no to była organizacja imprez, no i tych imprez zrobiłem setki, więc wybawiłem się odpowiednio wcześniej w życiu. Natomiast wiedziałem po prostu, że na niektóre wykłady, zwłaszcza te trudniejsze, warto iść posłuchać, wtedy w domu nie musiałem już nic robić, nie? Punkt 13 to jest to, żebyś korzystał z aktywności na wykładach. O, jak ja pamiętam, jak zaliczyłem jeden z trudniejszych przedmiotów, jeszcze studiując na AGH-u, elektronikę i telekomunikację na wydziale AIE, i to był jeden z trudniejszych przedmiotów, fizyka. Fizyka i to fizyka no, na poziomie naprawdę już dochodząca pod fizykę kwantową, bardzo trudne rzeczy, jeszcze fatalni nauczyciele, fatalni wykładowcy, nie dość, że niektórzy chorzy psychicznie, tam pani taka jedna od ćwiczeń była, po prostu się wyżywała na studentach, no to jeszcze po prostu nic nie uczyli, a mnóstwo rzeczy wymagali. I dla mnie, że ja się nauczyłem dawno tego w liceum, że po prostu jeśli ty jesteś aktywny, to po pierwsze, nie będą cię nigdy pytać. Bo pyta się tych, co siedzą cicho, co nie mają żadnych ocen i tak dalej. Jak ktoś ma 3 oceny z aktywności, to już się go nie pyta później, nie? Więc ja się zawsze zgłaszałem po prostu i później miałem spokój, nie stresowałem się nigdy, bo wiedziałem, że i tak nie będę pytany. Więc wtedy, co mi pasowało, wtedy, co mi odpowiadał temat, to ja po prostu kojarzyłem i się sam zgłaszałem i dzięki temu ja wybierałem, kiedy odpowiadam, a nie nauczyciel zaskakiwał mnie akurat, kiedy ja byłem na przykład po imprezie i nie byłem w stanie się czegoś nauczyć. Tak samo na wykładach. Nauczyłem się i na przykład na AGH-u właśnie tą fizykę. Jak tylko usłyszałem i pani powiedziała wtedy, tam pani profesor powiedziała, że no jest taka opcja, słuchajcie, bo ja tutaj muszę wyjechać na jakąś konferencję, no i ktoś z was musi przygotować, nie mam zastępstwa, ktoś z was ma szansę przygotować wykład i jeśli ten wykład no, dobrze przeprowadzi, to nie będzie miał od razu 5 z egzaminu, nie będzie musiał pisać w ogóle egzaminu. No i ja wiedziałem, że ten egzamin to jest hardcore i faktycznie był hardcorem. Od razu pierwszy podniosłem rękę, zgłosiłem się, zrobiłem fajny wykład właśnie o hologramach, tam mieliśmy no, naukę o hologramach nawet, przedstawiłem tam hologramy i tak dalej. Nie oczywiście takie jak na filmach science fiction, że tam się coś pojawiało w trójwymiarze, tylko hologram taki na kliszy fotograficznej i uczyłem ludzi właśnie jak to wygląda przez 1,5 godziny i dzięki temu pół roku całe studiów miałem z głowy. Ha!
z danego najtrudniejszego w sumie na tamte czasy wtedy przedmiotu. Więc tak to trzeba robić, po prostu trzeba być w życiu sprytnym, radzić sobie. Radzić sobie, a nie tylko po prostu się zamartwiać, udręczać i udawać, że się nic nie da. Są sposoby, których można się nauczyć, dlatego Was tego uczę. Dlatego Was uczę przede wszystkim tego w wyzwaniu 90 dni w Akademii Biznesu i tu od razu chcę Cię zaprosić gorąco. Jeśli podoba Ci się to, w jaki sposób ja Was uczę tutaj, to skorzystaj z dwóch darmowych szkoleń, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę. O godzinie 13 poprowadzę szkolenie właśnie Akademii Biznesu, gdzie uczyć Was będę o mediach społecznościowych, jak odnaleźć się w tych mediach społecznościowych. Będę Was uczyć marketingu internetowego, tego jak się odnaleźć w tym marketingu internetowym. My w naszych firmach wydajemy na reklamy płatne, nawet czasem kwoty rzędu 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, czyli nawet dochodzimy do 1-2 milionów rocznie. Więc to jest, myślę, spore doświadczenie. Niewiele agencji reklamowych, myślę, przerabia takie kwoty. I podzielę się z Wami właśnie tą wiedzą. Zresztą ja w swoim życiu 15 firm stworzyłem, więc mniej więcej wiem, jak ten marketing powinien wyglądać. Więc będę Was uczyć tego o 13 w niedzielę, a o 17 będę Was uczyć właśnie, jak zaplanować całe swoje życie. Będzie to wykład właśnie na temat strategii sukcesu, czyli jak zaplanować, jak znaleźć przede wszystkim swoje marzenia, później przekuć je w cele, później stworzyć konkretny plan z konkretnymi celami pośrednimi i później jak to zrealizować, jak sprawić, żeby była motywacja, chęć do działania, stworzyć sobie odpowiednie środowisko, żeby po prostu życie stało się dla Was łatwe, a nie trudne. Więc jeśli to szkolenie Cię interesuje, to ono będzie o godzinie 17, też w tą niedzielę. I teraz jeśli chcesz odebrać, obydwa szkolenia są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować. Więc możesz się zarejestrować w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Są dwa linki na każde ze szkoleń. Możesz wziąć w nich udział, korzystaj, póki jest taka szansa, żeby zdobyć wiedzę, no naprawdę wartą bardzo dużo, tutaj zupełnie za darmo. Kolejny punkt 14 to jest to, żebyś pamiętał, że oceny nie są w życiu najważniejsze. Naprawdę nie są najważniejsze. No ja mówię, ja sobie akurat oceny miałem świetne, ale nie miało to żadnego wpływu na moje życie. Równie dobrze mógłbym jechać na samych dwójach, ledwo co przechodzić z klasy do klasy, później, nie wiem, jakieś studia zrobić najprostsze, najgorsze, jakie by były na jakiejś prywatnej szkole typu kup sobie wyższe i tak dalej. I w sumie nie miałoby to większego wpływu na moje życie. Ta edukacja no, nie jest za bardzo wykorzystywana w moim życiu. Mimo tego, że robię teraz doktorat z psychologii, to też robię to, bo po prostu moim marzeniem jest mieć DR przed nazwiskiem. Raczej ja wiedzę zdobywam samodzielnie. Doceniam, jak są fajni wykładowcy i tak dalej, no ale nie jest to jakoś mi super potrzebne w życiu. Zawsze miałem swoje firmy, nigdy nie musiałem CV nigdzie składać, więc nawet to moja edukacja. No przydały mi się jedynie studia wyższe właśnie, że mogę w Tajlandii tu mieć wizę długoterminową, mogę tu firmy otwierać, być dyrektorem firm. Bez wyższego wykształcenia byłoby to dla mnie niemożliwe. Natomiast, tak jak mówię, oceny, które gdzieś tam cząstkowe, jak zdasz jakiś egzamin gdzieś na studiach, czy gdzieś w liceum, w podstawówce, nie mają za dużego znaczenia i nie będą mieć znaczenia w Twoim życiu, więc nie stresuj się nimi, nie spinaj się, staraj się, żeby sobie radzić jak najlepiej, ale też po prostu nie zrobić z tego sprawy życia i śmierci. No i ostatni punkt, rozwijaj swój umysł. Rozwijaj swój umysł przez całe swoje życie. Dlaczego? Ponieważ umiejętności, które zdobędziesz i które staną się Twoją częścią, Ciebie, nie? Czyli Twojego umysłu, będą Ci procentować przez całe Twoje życie. Tak na przykład, kiedy ja uczyłem się, pamiętam, do matury, uczyłem się języka angielskiego i zacząłem się uczyć dzięki systemowi z powtórek rozłożonych w czasie, tak zwany Space Repetition System. I to było zastosowane wtedy w programie Super Memo. Dzisiaj w naszej aplikacji LingLing, której używa ponad 3 miliony osób na całym świecie, też możesz znaleźć właśnie tego typu system. I ja nauczyłem się nie tylko wtedy 11 tysięcy słów w ciągu roku z angielskiego zaawansowanego, ale również mogłem wyszkolić tak swój umysł, że później już nigdy nie miałem problemów z pamięcią. Więc dlatego warto ćwiczyć na przykład swoją pamięć, ćwiczyć swoją inteligencję, ćwiczyć swoją zdolność kojarzenia. I wykorzystuj też, że jeśli już się czegoś uczysz po prostu, to nie tylko uczysz się danego materiału, ale też właśnie zwiększasz możliwości swojego własnego mózgu, swojego własnego umysłu, który później no, będzie z Tobą aż do końca Twojego życia. Tego możesz być pewien, że może ludzie się od Ciebie odwrócą, przyjaciele Cię gdzieś tam opuszczą i tak dalej, ale ten Twój mózg zawsze z Tobą będzie. Więc warto o niego dbać i naprawdę warto go cały czas rozwijać. Naszą aplikację LingLing możesz znaleźć i na właśnie Apple Store i tak samo na Google Play, na różne systemy. No, również przygotowujemy wersję przeglądarkową, więc też będzie można się uczyć właśnie z poziomu komputera stacjonarnego tego języka przez internet, zupełnie bez instalowania czegokolwiek. Natomiast tak jak mówię, staraj się właśnie ulepszać swój umysł, bo zobaczysz, że coraz więcej rzeczy będzie dla Ciebie coraz łatwiejszych, a ten mózg Ci się jeszcze w życiu nieraz przyda. Więc jeśli ten film Ci się spodobał,
zobaczmy się w niedzielę na tych dwóch szkoleniach o 13 i o 17. Też wrzuć łapkę pod tym filmem w górę, żeby pokazać, no po prostu, czy ten film Ci się podobał, czy nie. Napisz jakikolwiek komentarz, żebyśmy mogli tu podyskutować. Może masz jakieś swoje przemyślenia, swoje własne sposoby, którymi możesz się tutaj podzielić. No a ja na dzisiaj się z Tobą żegnam, więc trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah, yeah.